Wydawnictwo Nowe Res zaprasza do wysłuchania książki Agaty Czykierdy Grabowskiej, zatytułowanej Kiedy na mnie patrzysz?, czyta Agnieszka Baranowska. Na dworze wiatr rozsypywał pożółkłe liście z olbrzymiego kasztanowca rosnącego pod samym oknem pokoju Kariny. Drzewo było swoistym odzwierciedleniem zmieniających się póry roku. Wiosną zakwitało pięknymi, różowo-białymi kwiatami, a w pełni lata stawało się chłodnym azylem dla mieszkańców pobliskiego osiedla. Nawet zimą, otulone białym puchem, stanowiło uroczy widok. Jedynie późną jesienią, pozbawione doszczętnie kolorowych liści, zaczynało przypominać powykręcane, artretyzmem ciało starego człowieka. Dziewczynę, obdarzoną zbyt bujną wyobraźnią, zawsze przerażał ten obraz. Ale tak było kiedyś. Na zewnątrz robiło się już ciemno. Powoli zapalały się osiedlowe latarnie, a z nieba zaczynała się sączyć delikatna mrzawka. Jakaś para przechodniów trzymająca się za ręce, zauważywszy, że zbiera się na deszcz, przyspieszyła kroku, aby jak najszybciej schować się pod zadaszeniem pobliskiego przystanku autobusowego. Dlaczego tak boicie się kilku kropel deszczu? Przecież się nie roztopicie. Pomyślała cierpko i od razu skarciła się za to w duchu. A dlaczego ty tak się go bałaś? zadała sobie pytanie. Pojedyncze krople, które z zadziwiającą synchronizacją łączyły się ze sobą na szybie, tworząc wolno płynące strugi, miały jakąś hipnotyzującą siłę, której Karina nie potrafiła się oprzeć. I tak jak działo się to wiele razy wcześniej, pozwoliła swoim myślom popłynąć razem z nimi. Do tamtego drzwiastego dnia, kiedy wszystko się zaczęło. Odtwarzała go w pamięci tak często, że czasami miała wrażenie, że wszystko sobie wymyśliła. Zamykając oczy, potrafiła przywołać najdrobniejsze szczegóły, zapachy, wrażenia i myśli, które wówczas przemknęły jej przez głowę. Powoli zapadała w ten jedyny w swoim rodzaju sen na jawie, który przynosił jej spokój i ukojenie, niczym kołysanka na dobranoc. Karina nie pamiętała bardziej deszczowego lata. Nie było tygodnia, w którym nie przemokłaby do suchej nitki, modląc się, żeby nie dostać zapalenia płuc. Minął niecały miesiąc od chwili przyjazdu do domu, a jedyny prawdziwie ciepły i słoneczny dzień to ten, w którym opuszczała Warszawę zmierzając do rodzinnego miasta. Dzisiejszy deszcz przechodził sam siebie w swojej intensywności. To, co zapowiadało się jedynie jako nieznośna mrzawka. Zmieniło się w płynącą strumieniami ulewę. Kolera jasna. Co ją podkusiło, żeby dać się namówić Marcie, swojej przyjaciółce, na głupie zakupy w sąsiednim mieście? Karina nie ruszyłaby się z domu, gdyby przeczuwała taki niefortunny obrót pogodowej sprawy. Oczywiście wiedziała, że będzie siąpić, ale coś takiego nie przeszło jej przez myśl. Kto mógł się tego spodziewać? No cóż. Jeśli ktoś miałby się spodziewać takich sytuacji, to właśnie ona, pomyślała z goryczą. Mało tego była pewna, że gdyby podjęła decyzję o podróży w jakikolwiek inny dzień, jej położenie wyglądałoby identycznie. Zwolniła do czterdziestu kilometrów na godzinę, próbując z wielkim trudem obserwować drogę pomiędzy zbierającymi wodę wycieraczkami, które wyglądały, jakby miały zaraz stanąć pod naporem kolejnych fal deszczu rozważała nawet zatrzymanie się na chwilę, żeby przeczekać na wałnicę, ale doszła do wniosku, że takie posunięcie mogłoby się okazać fatalne w skutkach. Droga wiodła przez osłaniający ją z obu stron gęsty las, który prawie dotykał wąskiego pasa pobocza. Kierowca nadjeżdżającego samochodu mógłby jej nie zauważyć i w najlepszym wypadku spowodować stłuczkę. Nagle w odległości dziesięciu metrów przed samochodem zamajaczył jakiś kształt. Zahamowała tak gwałtownie, że pojazd pod wpływem śliskiej nawierzchni odwrócił się o dziewięćdziesiąt stopni. Co za dzień! Karina nie pragnęła teraz niczego bardziej niż znaleźć się w ciepłym mieszkaniu z kubkiem gorącej herbaty w rękach, oglądając jakiś głupi serial lub czytając dobrą książkę. Mniej więcej tak wyobrażała sobie pobyt w domu podczas tych wakacji. No, może nie do końca tak. W jej wyobrażeniach nie było wzmianki o nieprzewidywanych załamaniach pogody. Po całym roku akademickim i pracy w weekendy była niewypowiedzianie zmęczona. Miała ochotę tylko na niczym niezmącone lenistwo. W pierwszej chwili pomyślała, że drogę zagradza zerwana gałąź. Ponownie włączyła silnik samochodu, chcąc ominąć przeszkodę, i zamarła. Na jezdni nie leżała gałąź, a jeżeli już, to była to bardzo kudłata gałąź. Niewiele myśląc, wyskoczyła z samochodu i prawie tonąc w strugach deszczu, podbiegła do nieszczęsnego stworzenia, którym okazał się bury pies. Niewielki kundel leżał nieruchomo na środku jezdni, jak się jej wydawało, bez życia. Powoli zbliżyła się do psa i zauważyła, że poruszył głową i zaskomlał żałośnie. Karinę zalała fala współczucia i przerażenia na widok cierpiącego zwierzęcia. Nie wiedziała, co w takiej sytuacji zrobić. Bahała się go dotknąć, w obawie, że sprawi mu jeszcze większy ból. Mimo wszystko zaryzykowała i złapała go za przednie łapy, próbując go podnieść, albo chociaż przeciągnąć w bezpieczne miejsce. Deszcz zalewał jej oczy, a przyklejone ubranie utrudniało każdy ruch. Kundelek popatrzył na nią swoimi brązowymi, pełnymi bólu oczami, błagając ją o coś. Tak wiem odpowiedziała mu, chociaż nie była pewna, czy wie. Przeciągnęła psa na pobocze. Mimo niezbyt dużych rozmiarów był bardzo ciężki, z trudem jej się to udało. Karina uznała, że nie ma takiej możliwości, aby dała radę przenieść go sama do auta bez przysporzenia mu dodatkowych cierpień albo co gorsza dobicia go. Boże, co dalej? Pomyślała w panice. Wyciągnęła telefon i z przerażeniem stwierdziła, że padła bateria i nie da się z niego wykrzesać choćby jednego jedynego połączenia. Nie wierzę, co jeszcze? krzyknęła wściekle w niebo. Kundelek zaskomlał z bólu. Karina przykucnęła przy nim i w przypływie litości zaczęła głaskać go po głowie. Pies ledwo oddychał i co chwila przymykał wielkie brązowe ślepia, tracąc przytomność. Nie potrafiła powstrzymać łez, które zmieszane ze strugami deszczu zaczęły spływać jej po twarzy. Frustracja i współczucie dla nieszczęsnego zwierzęcia, z którego na jej oczach ulatywało życie, Wzięły górę nad jej opanowaniem i zdrowym rozsądkiem i rozszlochała się na dobre. Nagle obok niej przejechał samochód. Zwolnił i zatrzymał się przed maską jej auta. Zesztywniała, słysząc otwierane drzwi obcego pojazdu, po części z zimna, była przemoknięta do szpiku kości, po części ze strachu. Opanuj się na litość Boską, to twoje rodzinne miasto. Co może ci tu grozić? Zbeształa się w myślach. Drzwi auta zatrzasnęły się i zobaczyła, że wysiadł z niego młody mężczyzna. Twarz miał ukrytą pod kapturem, co mimo wcześniejszych wewnętrznych perswazji, jeszcze bardziej ją zaniepokoiło i wzmogło jej czujność. Ubrany w czarne przylegające dżinsy, ciemną bluzę i takąż samą skórzaną kurtkę, nie wzbudzał zaufania. Zbliżył się szybkim, sprężystym krokiem. Karina przysunęła się instynktownie bliżej swojego samochodu, gotowa w każdej chwili wskoczyć do niego i odjechać, gdyby zaszła taka potrzeba. Potrzebujesz pomocy? zapytał mężczyzna niskim głosem. Ledwo wyszedł z auta, a już był cały mokry. Ubranie przylgnęło do niego jak druga skóra. Szybkim ruchem ręki starł wodę z twarzy. Karina zauważyła, że był młody. Musiał mieć około dwudziestu kilku lat. Spojrzała w dół na nieprzytomnego już psa, nie znajdując żadnych sensownych słów na opisanie sytuacji, w której właśnie się znalazła. Mężczyzna podążył za nią wzrokiem i od razu zrozumiał. Albo wydawało mu się, że zrozumiał. Potrąciłaś go? Zapytał bez żadnych emocji. Nie, nie ja, zaprzeczyła gorąco i jednocześnie potrząsnęła głową, żeby to podkreślić. Zobaczyłam go na jezdni i chciałam mu pomóc, ale jest za ciężki i nie wiem, co dalej. Wyrzuciła z siebie nieskładnie na jednym wydechu. Szybko wytarła z twarzy łzy, tak jakby mógł je rozróżnić w strugach deszczu. Za nic w świecie nie chciała, żeby ktoś obcy widział, jak płacze. Z jego twarzy przysłoniętej kapturem nie mogła niczego wyczytać. Odsuń się, powiedział sucho i schylił się, aby podnieść psa. Przykucnął przy zwierzaku, uniósł go niezwykle delikatnie, podtrzymując jedną ręką łeb, a drugą tułów, i ruszył w kierunku swojego samochodu. Otwórz drzwi, wydał jej kolejne polecenie, próbując przebić się głosem przez wciąż szalejącą ulewę. Karina drgnęła, słysząc jego szorstki, rozkazujący ton, ale podbiegła szybko do auta. W innych okolicznościach nie pozwoliłaby mówić do siebie w ten sposób. Ale nieznajomy był zdeterminowany, aby jej pomóc, więc milczała i wykonywała jego polecenia. Szybkim ruchem otworzyła tylne drzwi i odsunęła się. Mężczyzna ułożył nieszczęśnika na tylnym siedzeniu, nie zważając na to, że ubłocony i cuchnący pies zabrudzi mu tapicerkę. Nie jestem stąd, nie znam dobrze okolicy, a on chyba długo nie wytrzyma. Wskazał ruchem głowy na swój samochód. Przydługie, jasne włosy przylgnęły mu do czoła. Odgarnął je wierzchnią częścią dłoni. Musisz wskazać mi drogę do najbliższego weterynarza, dodał, patrząc jej prosto w oczy. Niczego nie muszę, pomyślała automatycznie, ale miała na tyle rozumu, żeby zatrzymać to dla siebie. Karina zanotowała, że mężczyzna ma szare, głęboko osadzone oczy, których nie spuszczał z jej twarzy. Jedź za mną. Rzuciła krótko i pobiegła do swojego samochodu. Było dla niej oczywiste, że kurtuazja, związana ze zwracaniem się do obcej osoby per pan pani, nie obowiązuje w takich sytuacjach. Zawróciła w stronę miasta i ruszyła tak szybko, jak tylko pozwalały na to warunki na drodze. Gdy wyjeżdżała z odcinka szosy okolonego z dwóch stron gęstym lasem, deszcz zelżał i zmienił się w delikatną mrzawkę. Nie zastanawiając się długo, docisnęła pedał gazu. Szybka jazda była jedną z przyjemności, których nigdy sobie nie odmawiała, mimo braku entuzjazmu ze strony większości pasażerów. Wjeżdżając do miasta, zwolniła, zerkając jednocześnie w lusterko, aby upewnić się, że jej wybawca wciąż za nią nadąża. Jej rodzinna miejscowość nie różniła się od innych tego typu na lubelszczyźnie. Na obrzeżach mieściły się magazyny i lokalne firmy produkcyjne. Na pustych i gdzieniegdzie zadrzewionych działkach zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu pretensjonalne wille bogatych przedsiębiorców i radnych. Miasto dzieliło się na kilka części poszatkowanych głównymi ulicami. Na jedną z nich składały się osiedla niskich bloków z wielkiej płyty, inna część okalająca ścisłe centrum to dzielnica domków jednorodzinnych kostek. Jak nazywała je w myślach Karina, szczyt myśli architektonicznej późnych lat osiemdziesiątych. Wszystkie wyglądały dla niej tak samo i nie chodziło tu tylko o kształt budynków. Wybrukowany kostką podjazd dla samochodu, wypielęgnowany trawnik z kiczołatymi figurkami lub roślinną girlandą przy wejściu i wysokie tuje wciśnięte w metalowe ogrodzenia, stojące dumnie na straży prywatności domostw. Wszystkim tym elementom aranżacyjnym towarzyszył bezdyskusyjny brak indywidualności i wyobraźni. Karina skręciła na pierwszych światłach w prawo w kierunku jednego z takich osiedli. Wjechała w wąską uliczkę, przy której z jednej strony stały ciasno do siebie przytulone domki jednorodzinne, a z drugiej szereg lokali usługowych. Zaparkowała na zwalniającym się właśnie miejscu. Z ulgą stwierdziła, że kilka metrów dalej są także wolne miejsca. Wysiadła i zamknęła samochód, po czym podbiegła pewnie do szarej Hondy Civic, zastanawiając się, co z kundlem. Mężczyzna wysiadł z samochodu i rozglądał się niepewnie. Twarzy nie zasłaniał mu już kaptur, jasne, wilgotne włosy zaczesał ręką do tyłu. — A, tu jesteś. Prowadź. Wydał jej kolejne polecenie, ale już całkiem neutralnym tonem. Karina poszła przodem w kierunku jednego z lokali z zielonym szyldem przychodnia weterynaryjna Precel. Przytrzymała drzwi i mężczyzna wniósł nieprzytomnego psa, który jak zauważyła z ulgą, wciąż oddychał. Weszli do recepcji z takim impetem, że oczy wszystkich obecnych w poczekalni osób zwróciły się w ich stronę. Jak zwykle w takich sytuacjach, Karina poczuła się niepewnie. Nie lubiła być w centrum zainteresowania. Nieważne z jakiego powodu. Towarzyszący jej mężczyzna zdawał się nie zauważać nikogo i niczego, a tym bardziej nie okazywał żadnych oznak skrępowania. Kolorystykę wnętrza przychodni, jak przystało na każdą szanującą się placówkę medyczną, stanowiła groszkowa zieleń, potocznie zwana szpitalną. Na ścianach wisiały różne plakaty i ulotki informacyjne na temat żywienia pupili i właściwej opieki nad nimi. Z niektórych ogłoszeń wyzierały samotne ślepia porzuconych zwierząt, które szukały albo wręcz błagały o nowy dom. Obok recepcji mieścił się niewielki sklepik zoologiczny. Musieli stanowić nie lada widowisko, oboje przemoczeni od stóp do głów, z nieprzytomnym zwierzęciem na rękach. Ignorując skonsternowane i oskarżycielskie spojrzenia osób w poczekalni, Karina zwróciła się bezpośrednio do recepcjonistki, wysokiej ciemnowłosej dziewczyny. Którą znała z widzenia. Czy jest ula? Mamy potrąconego psa, który ledwo oddycha. Tak, ale jest teraz z pacjentem. Zaczekajcie, pójdę po nią. Proszę tutaj. Wskazała ręką drzwi, które prowadziły do najbliższej sali zabiegowej. Niech go pan położy na tym stole, a tutaj może pan umyć ręce. Powiedziała, nie odrywając wzroku od mężczyzny. Gdy podciągnął rękawy skórzonej kurtki. Karina zauważyła, że począwszy od nadgarstków, jego wewnętrzną część ręki pokrywają skomplikowane wijące się tatuaże. Przyglądała im się zafascynowana do momentu, w którym zdała sobie sprawę, że mężczyzna też jej się przygląda. Szybko odwróciła wzrok i ze zbytnią dokładnością zabrała się za mycie rąk. W chwili, w której recepcjonistka opuściła pokój zabiegowy, pies zapiszczał przeciągle. Oboje rzucili się do stołu, zderzając się przy tym ramionami. Karina odsunęła się gwałtownie, rzucając szybkie przepraszam. Mężczyzna spojrzał na nią ciekawskimi, szarymi oczami, jakby jej nie dosłyszał i chciał coś powiedzieć. W tej samej chwili w drzwiach stanęła Ula, omiatając wzrokiem sytuację, którą zastała w sali. Ula, bliska przyjaciółka siostry Kariny, była niską, krępą kobietą o burzy rudych loków które dla wygody związywała w ciasny węzeł. Kara? Co się stało? To twój pies? Spytała, przenosząc wzrok z Kariny na jej towarzysza i z powrotem. Nie, znalazłam go leżącego na ulicy przy lesie. Ktoś go potrącił i zostawił. Pewnie myślał, że już nie żyje. Albo miał to w dupie, rzuciła bez ogródek ula, od razu zabierając się do pracy. Poczekajcie, proszę, na zewnątrz. To trochę potrwa. Posłusznie opuścili pomieszczenie, wchodząc ponownie do recepcji, pełnej rozmów, szczekania i ogólnego gwaru spowodowanego codzienną pracą przychodni. Karinę ogarnęło przygniatające wręcz zmęczenie, ale jednocześnie odczuła też ulgę na myśl o tym, że pies już nie cierpi. Na pewno dostał sporą dawkę leku przeciwbólowego. W duchu żywiła nadzieję, że wyjdzie z tego, wiedziała jednak, że cokolwiek się wydarzy, najgorsze ma już i tak za sobą. Karina była przekonana, że mężczyzna, upewniwszy się, że pies otrzyma pomoc, po prostu wróci do swoich spraw, ale ku jej zdziwieniu wcale nie zamierzał się ruszać z miejsca. Nie czuła się w jego towarzystwie swobodnie, głównie z powodu tego, że prawie w ogóle się nie odzywał. Nie miała pojęcia, jak się przy nim zachowywać. Obarł się nonszalanską jedną ze ścian i wpatrywał się w witrynę przy głównym wejściu. Karina spojrzała na swoje odbicie w tej samej witrynie. I przeraziła się tym, co zobaczyła. Włosy opadały jej strąkami na ramiona i czoło. Oczy miała zaczerwienione, to tyle, jeśli chodziło o ukrycie tego, że płakała. A pod nimi rozmazaną maskarę. Obraz nędzy i rozpaczy, pomyślała zrezygnowana i zaczęła niezdarnie wycierać dłonią wielkie plamy pozostawione przez tusz. W tej samej chwili w odbiciu napotkała rozbawione spojrzenie mężczyzny, który najwyraźniej od dłuższego czasu Przyglądał się jej bezowocnym staraniom naprawienia swojego wyglądu. Odwróciła wzrok od szyby i przyjrzała mu się dokładnie, po raz pierwszy, odkąd zatrzymał się przy jej samochodzie, oferując pomoc. Był wysoki i szczupły. Przydługie blond włosy, z powodu wilgoci, zaczęły się wywijać w różne strony. Musiał zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ co chwilę wygładzał je ręką i zaczesywał do góry. Szczupłej twarzy z wyraźnie zarysowanymi kośćmi policzkowymi dominowały duże szare oczy, które już wcześniej przykuły jej uwagę. Miało się wrażenie, że należały do osoby, która już wiele w życiu przeżyła. Ich głębie podkreślały ciemne cienie pod nimi, które sprawiały, że jego twarz wyglądała na zmęczoną. Jego usta mogły przyprawić o zazdrość niejedną kobietę. Były pełne i idealnie zarysowane. Był na swój sposób przystojny, co potwierdzał chociażby zamglony wzrok recepcjonistki Niny, która odkąd pojawili się w przychodni, bez przerwy na niego zerkała. Był ciekawy, ale zupełnie nie w typie Kariny. Pomimo uczucia wdzięczności, w niewytłumaczalny sposób działał jej na nerwy. Chcąc dać mu do zrozumienia, że jego rola już się zakończyła, postanowiła pierwsza się odezwać. — Naprawdę nie musi pan tracić czasu i czekać tu ze mną. Pies jest w dobrych rękach. Proszę mi wierzyć. Trgnął, słysząc jej głos, który najwyraźniej wyrwał go z głębokiego zamyślenia. Wyglądał na zaskoczonego. Nie wiedziała tylko, czy z powodu tego, co powiedziała, czy też tego, że w ogóle się do niego odezwała. — Wierzę. Nie jestem tu z powodu braku zaufania do lekarza. Chciałbym po prostu wiedzieć, co będzie z nim dalej powiedział trochę urażonym tonem. Nie wiesz, że jeśli kogoś uratujesz, jesteś za niego odpowiedzialna do końca życia? dodał całkiem poważnym tonem, co trochę zbiło ją z tropu i nie potrafiła od razu znaleźć jakiejś trafnej odpowiedzi. Poczuła wstyd z powodu swojej nieuzasadnionej niechęci do tego mężczyzny, który przecież wcale nie musiał tkwić w zatłoczonej przychodni tylko po to, żeby przekonać się, czy biedne zwierzę z tego wyjdzie. Nie musiał w ogóle jej pomagać, mógł po prostu zostawić ją na tym mokrym poboczu, a ona przyglądałaby się bezradnie, jak z psa uchodzi życie. Niczego nie musiał. Jakie znaczenie miało to, że jest niewystarczająco miły czy niewystarczająco towarzyski? Dopowiadając następne zdanie, starała się, by było możliwie najbardziej przyjazne. Nie podziękowałam panu. zabrzmiało to naprawdę szczerze tak jak chciała uśmiechnął się tak niespodziewanie, że Karina na chwilę za nim mówiła. No więc, słucham. Wciąż się uśmiechał wyczekująco, pokazując białe, ale nie do końca równe zęby. Dziękuję, powiedziała, zaciskając wargi i powtarzając sobie w myślach wcześniejsze argumenty, dla których powinna być dla niego miła. Otworzył usta, zapewne żeby znowu wprawić ją w zakłopotanie jakąś uwagą. Nie było jej jednak dane dowiedzieć się, co też takiego miały jej do powiedzenia, ponieważ w tym samym czasie z sali zabiegowej wyszła ula. Oboje zwrócili się w jej stronę, dziwnie zsynchronizowani, podobnie jak wcześniej w gabinecie. Na chwilę obecną wiem, że ma złamaną łapę i pęknięte żebro. Musimy zrobić USG, żeby sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone organy wewnętrzne. Trochę to potrwa i nie ma sensu tu czekać. Zrobimy wszystko, co będzie można, powiedziała rzeczowo. Dziękuję. Proszę, daj mi znać zawahała się, czując ucisk w gardle cokolwiek się stanie. Nie patrząc na nikogo, odwróciła się na pięcie i szybkim krokiem wyszła na zewnątrz, żeby schować się przed spojrzeniami innych, mając świadomość tego, że delikatna tama, powstrzymująca ją od szlochu, może w każdej chwili pęknąć. Skierowała się prosto do samochodu chcąc jak najszybciej znaleźć się w domu i zrzucić z siebie mokre ubrania. Siedząc już w aucie i gotując się do wyjazdu, po raz ostatni spojrzała w stronę przychodni. Mężczyzna stał na zewnątrz, praktycznie bez ruchu i patrzył w jej stronę. Nie potrafiła odgadnąć, o czym myśli. Co sobie pomyślał po tym, jak wyszła tak bez pożegnania? Czy cokolwiek o niej myśli? Nieważne, na pewno nigdy więcej go nie zobaczę. Uruchomiła silnik i ruszyła przed siebie, nie rozumiejąc, dlaczego ta myśl tak ją zasmuciła. Odkąd Aleksander sięgał pamięcią, pokój, który zajmował podczas pobytu w domu swoich dziadków, wyglądał dokładnie tak samo. Zmieniał się jedynie kolor ścian i zasłon, które jego babcia szyła własnoręcznie. Pokój był niewielki mieściło się w nim dwuosobowe łóżko, dwuskrzydłowa szafa. I biurko z nocną lampką. Teraz królowały w nim brązy i berze, co według Aleksandra było jak dotąd najlepszym zestawieniem kolorystycznym, jakie zastosowano w tym pomieszczeniu. Uśmiechnął się na wspomnienie jednego z jego wakacyjnych pobytów, kiedy to najprawdopodobniej w przypływie chwilowego szaleństwa jego babcia przemalowała ściany na żółto, a w oknie zawiesiła zielono-pomarańczowe zasłony. Nie mógł się w nim skupić, nawet przez chwilę. I wchodził do niego tylko po to, żeby szybko zasnąć. Zrzucił z siebie mokre ubranie, które wręcz przykleiło się do jego skóry po tym, jak zmógł do suchej nitki, uczestnicząc w dziwnym zdarzeniu tego popołudnia. Myślał, że to będzie zwykły, chociaż niemiłosiernie deszczowy i nudny dzień, jakich było mnóstwo, odkąd przyjechał do Polski trzy tygodnie temu. Ale ten dzień różnił się od poprzednich. Wszystkie minione dni były odzwierciedleniem jego stanu ducha. Od dłuższego czasu było lepiej, nie idealnie czy dobrze, tylko lepiej. Wszystko zmieniło się na tydzień przed wyjazdem. Przed oczami miał wciąż wyraz twarzy doktora Lewina, kiedy tamten przedstawiał mu comiesięczne wyniki badań. Oczywiście był jak zawsze miły, opanowany, ale w jego zwykłym, przyjaznym obyciu brakowało swobody, dzięki której zjednywał sobie pacjentów. Aleksander wiedział od chwili, w której go zobaczył, że ta wizyta nie będzie taka jak inne. Minęło ponad pięć lat od momentu remisji choroby, ale ani jeden jego dzień nie był od niej wolny. Pomimo zapewnień, że tak długi czas od ostatniego ostrego ataku białaczki pozwala uznać ją za całkowicie wyleczoną, jego strach wcale nie zelżał. A wręcz przybierał na sile każdego dnia. Jakby wbrew samemu sobie. I wszelkim optymistycznym zapewnieniom, czekał na jej powrót. Była w jego myślach, planach i marzeniach zawsze gdzieś tam ukryta, nawet w najszczęśliwszych chwilach w jego życiu. Łudził się, że to chroni go przed rozczarowaniem i strachem, bo był cały czas przygotowany. Uśmiechnął się tylko na myśl o swojej naiwności. Nic nie mogło go przed nimi uchronić, ponieważ gdzieś głęboko, w jakimś zakamarku świadomości, Chciał wierzyć, że choroba już się nie pojawi i że stanie się jakimś mirażem z przeszłości, o którym z czasem zapomni. Mimo zapewnień doktora Lewina, że to najprawdopodobniej fałszywy alarm, wokół jego serca zaczęła się tworzyć niewidzialna pętla, która zaciśniała się każdego dnia. Jedyne czego teraz pragnął, to przetrwać to cholerne wesele tak, aby Anna niczego się nie domyśliła. Nie pozwoliłby nikomu zniszczyć jej największego marzenia, jakim było zorganizowanie swojego wesela w Polsce, w tym małym miasteczku, z którego pochodzą ich rodzice. Nieważne jak bardzo ten pomysł mógł wydawać się mu pomylony, nie zrobi niczego, co mogłoby go zrujnować. Przebrał się w suchą koszulkę i dżinsy, po czym rzucił się na łóżko, czując, jak zaczyna go ogarniać zmęczenie i senność. Zamknął oczy. Chcąc chociaż na chwilę wyłączyć mózg i przestać myśleć. Nie było to takie łatwe, ponieważ przy każdej próbie oderwania się od rzeczywistości, przed jego oczami, jak w kalejdoskopie, zaczynały przewijać się zdarzenia z dzisiejszego popołudnia. Ulewa, samochód na poboczu, dziewczyna, jej zaczerwienione od płaczu oczy, potrącony pies, droga do weterynarza, rozmowa z nią w poczekalni, jej nagłe wyjście bez pożegnania. I w końcu jego zaskoczenie i zawód, kiedy to się stało. Karina, tak miała na imię. Kiedy zobaczył ją na poboczu, wyglądała na tak przestraszoną, że w pierwszej chwili pomyślał, że kogoś zabiła. Dopiero później zdał sobie sprawę, że tym, co ją tak wystraszyło, był on sam. Zważywszy na okoliczności, nie mógł jej za to winić. Stała tam przemoczona od stóp do głów. Drżąc z zimna, sama w środku lasu, zdecydowana ratować biednego kundla. Czy mógł ich tam zostawić? Wciąż zastanawiał się, w jakim stanie jest pies czy przeżył jeśli tak, to co stanie się z nim później? Stał z łóżka, wiedząc już, że z drzemki nici. Najpewniej czeka go kolejna bezsenna noc związana ze zmianą stref czasowych, a szansa na odespanie chociażby części zeszłej właśnie się ulotniły. Minęły już trzy tygodnie, a on wciąż nie mógł unormować swojego rytmu snu. Jakby na potwierdzenie tych rozmyślań, do jego pokoju wpadł James, przyszły mąż jego siostry. Wysoki, ciemnowłosy i ciemnooki chłopak, który stanowił wizualny kontrast dla jego jasnowłosej i niebieskookiej siostry. Wygląd to jedyna rzecz, jaka ich różniła. Poznali się na studiach i od tego czasu byli nierozłączni. Mimo, że nie spieszyli się z zaręczynami i ślubem, dla wszystkich było oczywiste, że prędzej czy później do tego dojdzie. Aleksander nie mógłby wybrać lepszego męża dla swojej siostry. Ale, come with me, krzyknął James i bez zbędnych ceregieli rzucił w niego jego własną kurtką, dając mu tym samym do zrozumienia, że wychodzą. God, what now? rzucił znużonym tonem. Złapał w locie kurtkę i zsunął się leniwie z łóżka. Don't ask, just come. I bet that Anna come up with some great idea like me carrying her dress during the wedding of throwing bunches of flowers over her feet. James wybuchnął śmiechem i szturchnął go w ramię. If she doesn't come up with that, I swear I will. I'm sure you will. Aleksander uśmiechnął się, zdążył tylko wyciągnąć telefon z mokrych spodni przewieszonych przez krzesło i dołączył do Jamesa, który wciąż rozbawiony Czekał na niego w korytarzu. Na zewnątrz zaczynało zmierzchać. Powietrze było wciąż przesiąknięte zapachem deszczu, ale ciemne chmury, zalegające cały dzień na niebie, zaczęły powoli ustępować. Na horyzoncie majaczyły różowe i pomarańczowe obłoki, zabarwione przez zachodzące słońce. Karina wzięła głęboki wdech, wciągając do płuc zapach jednego z nielicznych ciepłych wieczorów. Upewniwszy się, że jej iPod ustawiony jest na odpowiedni zestaw muzyki, ruszyła biegiem przed siebie. Nigdy nie sądziła, że coś tak z pozoru nudnego i prostego jak bieganie stanie się jej nałogiem. Prawie codziennie, niezależnie od pory roku czy pogody, biegła znanymi ścieżkami tak długo, aż brakowało jej tchu, a nogi odmawiały posłuszeństwa. Dobrze pamiętała swoje początki. Dostawała zadyszki po przebiegnięciu trzystu metrów. Po sześciuset metrach bała się, że wypluje własne płuca. Z każdym dniem zadyszka pojawiała się później, a decyzję o zatrzymaniu się zaczęła podejmować ona sama, a nie jej kondycja. Nie mogła wyobrazić sobie niczego bardziej wyswobadzającego od biegu, dzięki któremu odgradzała się od świata i tego, co w nim najbardziej odpychające i straszne. Nie musiała wtedy myśleć, nie musiała się martwić, nie wracały do niej żadne wspomnienia. Wszystko to sprawiało, że chociaż przez chwilę była wolna, i to od tego uczucia była tak naprawdę uzależniona. Na dworze zrobiło się już zupełnie ciemno, kiedy zdyszana i cała mokra stanęła przed drzwiami domu. Niewielkie mieszkanie mieściło się na ostatnim piętrze punktowego bloku, na spokojnym i zielonym osiedlu, zlokalizowanym na obrzeżach centrum. Razem z siostrą i matką. Dzieliły przestrzeń, na którą składały się trzy niewielkie sypialnie, salon i kuchnia. Teraz zarówno Karina, jak i jej siostra Maja, bywają w domu tak rzadko, że jeden z ich pokoi mama przerobiła na olbrzymią garderobę, o której zawsze marzyła. Zamknęła drzwi i w tej samej chwili usłyszała dzwonek telefonu, który dochodził z jej pokoju. Nie odebrała od razu, spojrzała na wyświetlacz i zmarszczyła brwi, zastanawiając się, czyj to numer. Wiedziała, że nie jest to numer Uli, która od wczoraj regularnie zdawała jej relacje z postępów leczenia potrąconego psa. Piesek miał się całkiem dobrze, zważywszy na okoliczności, i dochodził do zdrowia. Jutro zamierzała go odwiedzić i na własne oczy się o tym przekonać. To ja, usłyszała znajomy głos. To nie jest twój numer. Marta, skąd dzwonisz? Zapytała zaintrygowana, czując jednocześnie dziwną ulgę, że tajemniczy numer należał do jej przyjaciółki. — Jest mój tymczasowo. Zgubiłam wczoraj telefon i zanim zdobędę nową kartę, to będzie mój numer. — Ale nieważne. Skup się, Kara, i posłuchaj. Zdecydowany ton w głosie Marty mógł oznaczać tylko jedno. Miała plan. Miała zapewne głupi plan. Miała głupi plan, który obejmował także jej osobę. — No, słucham. Karina sapnęła ostentacyjnie, przygotowana jednocześnie do tego, aby w porę zaprotestować, gdyby sprawy zaszły ciut za daleko. Wychodzimy dzisiaj. Nic nie mów. Wysłuchaj mnie do końca. Wiem, że chciałaś tylko odpoczywać, ale Pójdę przerwała jej szybko. Nie każe ci nic naprawdę? W jej głosie słychać było niedowierzanie. Tak. Pójdę. Może był to skutek zbyt dużej dawki dopaminy po intensywnym biegu, a może dobrych wieści od Uli. Ale po raz pierwszy zgodziła się bez szemrania. Aby Marta zorganizowała im wieczór. Będę u Ciebie za godzinę! Karina chciała zapytać, gdzie się wybierają, ale Marty już dawno nie było po drugiej stronie słuchawki. Była jej najbliższą przyjaciółką, jeszcze z dzieciństwa. Od zawsze razem, poczynając od szkoły podstawowej przez szkołę średnią, a kończąc na studiach. Chociaż nie były na tym samym kierunku, Karina wybrała architekturę wnętrz, a Marta fizjoterapię, zamieszkały razem. Najpierw dzieliły pokój w akademiku, a potem wspólnie znalazły małe mieszkanie na Warszawskiej Woli. Stojąc pod prysznicem, Karina zastanawiała się, z czym też dziś będzie się musiała zmierzyć w towarzystwie znajomych Marty. Pomimo tych wszystkich wspólnych rzeczy i zdarzeń, które je łączyły, nie były nierozłączne i miały oddzielne światy, w których się poruszały i na które składały się chociażby różne kręgi znajomych. Karina znała znajomych Marty. Ale nie mogła powiedzieć, że za wszystkimi przepadała w równym stopniu. No cóż, jakoś przeżyje ten jeden wieczór. Była jej to winna. Była jej winna o wiele więcej. Ale marta nigdy, nawet jednym słowem, nie wymogła na niej jakiegokolwiek dowodu wdzięczności. Taka właśnie była i taką ją właśnie uwielbiała. Susząc przed lustrem długie kasztanowe włosy, wpatrywała się w swoje odbicie. Przed oczami stanęła jej scena w przychodni, kiedy to spostrzegła w szybie swoje nieszczęsne oblicze. Przypomniała sobie też szare, podkrążone oczy i ten uśmiech, który sprawił, że za nie mówiła zaskoczona. Przypomniała sobie to złe wyrażenie. Żeby móc sobie przypomnieć, trzeba najpierw zapomnieć. A ona nie potrafiła zapomnieć wczorajszego popołudnia. Tłumaczyła sobie, że było to dość traumatyczne przeżycie. Ale czy tylko dlatego? Potrząsnęła głową, tak jakby to miało sprawić, że wyrzuci z głowy ten uśmiech i te oczy. Związała sucha już włosy w wysoki kucyk, który odsłonił jej tatuaż za uchem, składający się z trzech kawałków puzli, na których widniały różne fragmenty kolorowego motyla. Nigdy nie chciała mieć tatuażu, właściwie to nigdy nie zastanawiała się nad tym, czy chciałaby go mieć. Pewnego dnia przechodząc obok jednej z kamienic u zbiegu Nowego Światu i ulicy Chmielnej, zobaczyła wielki szyld z neonem, na którym mienił się różnymi kolorami wielki motyl. Bez zastanowienia weszła do środka i poprosiła o specjalność zakładu, czyli motyle. Nigdy nie zapomni miny Marty, kiedy jej go zaprezentowała. Myślała wtedy, że będzie musiała zbierać z podłogi jej dolną szczękę. Uśmiechnęła się na to wspomnienie. Wiedziała, że się zmieniła. Wszyscy to wiedzieli. Teraz robiła rzeczy, których nie zrobiłaby wcześniej, ale nie zastanawiała się nad tym, czy to dobrze, czy źle. Jedyną osobą, przez którą jej niestandardowe zachowania były odbierane jako coś złego, była jej mama. Zawsze patrzyła na nią tak, jakby czekała, aż wyrośnie jej ogon albo druga głowa. Nie potrafiła pogodzić się z tym, że z niektórych dróg nie ma powrotów. Można tylko iść do przodu i nie spoglądając za siebie, czasami zapomnieć, a kiedy indziej udawać, że to nigdy nie miało miejsca. Karina skłaniała się ku ostatniemu rozwiązaniu. Kiedy niecałe dwa lata temu Karina została napadnięta, zgwałcona i pobita do nieprzytomności, dla jej matki zakończył się pewien etap życia. Dwa miesiące zajęło Karinie dojście do zdrowia. Całego zajścia zostało jej kilka widocznych blizn, ta najbardziej spektakularna nad obojczykiem zamieniła się w białą pręgę, która miała jej towarzyszyć na zawsze. Ledwo pamiętała to zdarzenie, ponieważ po silnym ciosie w twarz na samym wstępie straciła przytomność. Nie pamięta bólu, nie pamięta napastnika i za co jest najbardziej wdzięczna, nie pamięta gwałtu. Ostatnia rzecz, jaką potrafiła sobie przypomnieć, to kłótnia z jej chłopakiem Łukaszem. Zaraz po tym, jak znalazła go całującego jakąś pijaną dziewczynę w krakowskim klubie, w którym się bawili tego wieczora. Całą resztę spowija gęsta mgła, przez którą za nic w świecie nie chciała się przebijać. Tak było dla niej lepiej i bezpieczniej. Nigdy nie wykrzyczała ani nie wypłakała swojego bólu nigdy nie wybuchła niekontrolowanym gniewem, nie rozbiła też żadnego przedmiotu o ścianę. To bardzo niepokoiło jej matkę, która obawiała się, że prędzej czy później odreaguje przeżyte traumatyczne chwile destrukcyjnymi zachowaniami, takimi jak narkotyki, alkohol czy przygodny seks. Każda zaskakująca decyzja w jej wydaniu, chociażby ta o tatuażu, była w odczuciu jej matki pierwszym krokiem do samounicestwienia. Przed wyjściem spojrzała jeszcze szybko w duże lustro w srebrnej ramie, które wisiało w korytarzu. Na ciemne dżinsowe rurki założyła luźny szary t-shirt z opadającym na jedną stronę rękawem, do tego białe tenisówki. Zostawiła mamie na poczcie głosowej wiadomość o tym, gdzie jest i kiedy wraca. Miała dwadzieścia jeden lat i nie musiała się meldować ani przed matką, ani przed nikim innym. To był gest w jej stronę. Jeden z wielu, którymi próbowała wynagrodzić jej to, co przeżyła, i pokazać, że nie dzieje się z nią nic złego. Zamknęła drzwi i zbiegła schodami, przeskakując po dwa stopnie naraz, jak robiła to w dzieciństwie, czując zadziwiającą lekkość na duszy, której nie potrafiła w żaden sposób wytłumaczyć. Lokal o nazwie Macchiato bynajmniej nie oferował kawy. Był to niewielki pub znajdujący się przy jednej z głównych ulic miasta, na tyłach Miejskiego Domu Kultury. Budynek z trzech stron okolony był gęstym parkiem, a wejście do Knajpki znajdowało się zaraz przy wybrukowanej ścieżce prowadzącej do samego serca tego parku. Pomimo urokliwej okolicy, Aleksander nie wybrałby tego miejsca na wieczorną posiadówkę w gronie znajomych. Dom kultury ze zewnątrz wyglądał jak pustostan. Ale nie taki z klimatem wielkomiejskiego loftu, tylko zwykły, niedokończony budynek. Ściany z szarej cegły zostały wymazane sprayem w coś, co mogło być wstępem do grafiti wyjątkowo nieuznanionego artysty. Jedna ściana budynku była w połowie przeszklona, i z tej właśnie strony znajdowały się drzwi, które prowadziły na niewielki taras ogrodzony drewnianym perkanem. Na tarasie straszyły olbrzymie parasole z logo Coca-Coli. Wszystko to stanowiło trochę żałosny i pretensjonalny widok. Jak zwykle decyzja o zagospodarowaniu czasu wolnego nie należała do niego ani do Jamiego. Anna uparła się na to miejsce z powodów sentymentalnych. To tu w czasie prawie każdych wakacji organizowała spotkania ze swoimi przyjaciółkami z Polski. Jedno z nich miało odbyć się właśnie dzisiejszego wieczora. Aleksander chciał dziś odespać zeszłą noc, ale Jamie błagał go na kolanach, aby nie zostawiał go samego. Zlitował się nad człowiekiem i ledwo żywy poczłapał za nimi do tego przybytku niewyszukanej rozrywki. W środku „pap” nie prezentował się lepiej. Przy samym wejściu gości witał wysoki ceglany kontuar, za którym uwijali się barmani. Całe pomieszczenie wypełnione było niewielkimi, okrągłymi drewnianymi stolikami. W środku było gwarno, duszno i wyjątkowo jasne, jak na pap. Główną klientelę stanowili nastolatkowie. Poczuł dyskomfort, przepychając się pomiędzy gapiącymi się na nich bez skrępowania ludźmi. Isn't it cozy? Anna uśmiechała się od ucha do ucha, jak mała dziewczynka zajmując miejsce przy jedynym wolnym stoliku. Aleksander wzruszył ramionami i wymienił szybkie spojrzenia z Jamesem, równie zachwyconym doborem lokalu, co on. Oboje z Anną wychowali się w dwujęzycznym domu. Nie mieli problemu z płynnym przeskakiwaniem z jednego języka na drugi. Ich ojciec dostał intratną propozycję pracy na początku lat dziewięćdziesiątych i całą rodziną postanowili szukać szczęścia za oceanem. Anna miała wtedy pięć lat, on niecałe trzy. Rodzice nie pozwolili im zapomnieć o Polsce, a tym bardziej nie pozbawili ich możliwości mówienia w ich ojczystym języku. W domu mówili tylko po polsku, a w szkole i wśród przyjaciół po angielsku. Pozwoliło im to mówić w obu językach bez akcentu i naleciałości. Anna władała także francuskim, ale dla niego ten język nie miał aż tyle uroku, żeby poświęcić mu się bez reszty. Dlatego poznał go tylko na tyle, aby pozaliczać potrzebne egzaminy. Uh, of course, whatever you say, Ann, odpowiedział z pełną powagą James. Anna podniosła rękę z zamiarem zdzielenia go przez ramię, co robiła dość często, ale w tym samym momencie pojawiła się jej przyjaciółka, która nieświadomie zapobiegła tej eskalacji przemocy. Magda! Boże, jak dawno się nie widziałyśmy! Rzuciły się sobie w ramiona i pokrzykiwały bez ładu i składu, jak to ładnie wyglądają i co u nich słychać. Magda, rówieśnica Anny, była wysoka, zgrabna i ładna. Miała duże brązowe oczy i ciemne włosy podpięte z boku co nadawało jej bardzo dziewczęcy wygląd. Anna przedstawiła jej Jamesa, który przywitał ją uściskiem dłoni i wskazała na Aleksandra. Aleksandra, pamiętasz? Magda zwróciła się w jej stronę z uśmiechem. Oczywiście, że pamiętam, wyciągnęła do niego rękę i uśmiechnęła się zalotnie, co oczywiście nie umknęło jego uwadze, ale zamiast mu pochlebić, tylko go poirytowało. On nie pamiętał jej w ogóle, ale próbował nie dać tego po sobie poznać. Wiedział, że podoba się kobietom, chociaż Bóg mu świadkiem nie wiedział dlaczego. Nie robił nic, żeby tak się działo. Nie dlatego, że nie lubił kobiet, wręcz przeciwnie, ale w jego życiu nie było miejsca na związki i dramaty z nimi związane. Nie wtedy, kiedy cały jego świat to walka o czas, którego w każdej chwili mogło mu zabraknąć. Hej, przewitał się krótko, chcąc już na samym wstępie zniechęcić ją do dalszych flirtów i zalotów. Ku jego zaskoczeniu Uśmiechnęła się jeszcze szerzej, najwyraźniej nie odczytując jego niewerbalnych sygnałów. Zapowiada się ciężki wieczór. Pomyślał, pociągając spory łyk piwa. Dotarły na miejsce o wpół do dziesiątej. Marta całą drogę rozprawiała o tym, jak to będą się super bawić. Karina wiedziała, że wyjście to nic innego jak okazja spotkania jej wielkiej słabości Adama. Przechodziła samą siebie w aranżowaniu przypadkowych spotkań, planując, wydawałoby się, niemożliwe do zrealizowania zbiegi okoliczności. Kochała się w nim skrycie od liceum i nie zapowiadało się na to, żeby to uczucie miało się kiedykolwiek wypalić. A może o to właśnie chodziło? Miłość jest piękna, czysta i wyidealizowana, ale tylko wtedy, gdy jest niespełniona. Nie ma wtedy okazji pokazać swojego brzydszego, nieidealnego oblicza. Zazdrości, zaborczości, zawodu, zdrady. Kiedy nie oczekujesz i nie spodziewasz się niczego, nic nie może cię zaskoczyć i zranić. Właśnie wychodziły z parku, kiedy Marta dostrzegła grupkę osób czekającą przed wejściem. Pomachała im na powitanie i ruszyła w ich stronę, a Karina, biorąc głęboki wdech, poszła za nią. Przywitały się ze wszystkimi. Wśród niewielkiej grupki osób znalazła się Asia, ich wspólna znajoma ze szkoły średniej niski rudzielec z twarzą obstrzoną piegami. Grzegorz, jej nowy nabytek, był dobrze zbudowanym chłopakiem o raczej przeciętnej urodzie, uśmiechnął się do Kariny i Marty, przyciągając do siebie rozpromienioną Asię. W grupce czekały także Ania i Dagmara, które wszędzie chodziły razem. Karina pomyślała z rozbawieniem, że od tego ciągłego przebywania razem dziewczyny coraz bardziej zaczęły się do siebie upodabniać. Obie były tego samego wzrostu, Włosy w kolorze ciemny blond i brązowe miały zwinięte w ciasne koki, ich garderobę różnił tylko kolor żakietów. Ania wybrała czerwony, Dagmara fioletowy. Ciężko je teraz rozróżnić, pomyślała Karina złośliwie. Karina zaczynała się obawiać, czy aby jej i Marty nie czeka podobny los. Ale jedno spojrzenie na czarną przewiewną sukienkę przyjaciółki upewniło ją, że jeszcze daleka do tego droga. Marta zaczęła się niespokojnie rozglądać, ponieważ wśród jej znajomych nie było Adama. Karina, widząc jej zawód, zapytała nie zwracając się do nikogo konkretnie: Czekamy na kogoś jeszcze, czy wchodzimy do środka? Marta popatrzyła na nią z wdzięcznością. Czekamy jeszcze na Adama i Marcina, będą lada moment, odpowiedziała Ania zerkając ukradkiem na Martę. Cholera, ona też wie. Marcin? Jaki Marcin? Zapytała Dagmara, która nie miała w zwyczaju przepuszczać okazji do flirtów, nawet tych z góry skazanych na porażkę. To jakiś kumpel dama ze studiów. Asia najlepiej orientowała się w sytuacji, ponieważ była jego dość bliską koleżanką, i to ona zorganizowała dzisiejsze spotkanie. O, właśnie idą. Wszyscy spojrzeli w stronę, z której nadchodzili. Adam, wysoki i muskularny facet, o oliwkowej cerze i prawie czarnych oczach, zauważywszy ich uśmiechnął się szeroko. Nie dało się ukryć, że był nieprzeciętnie przystojny, co w pewnym stopniu tłumaczyło niestygnące zadłużenie marty. Karina zerknęła na nią ukradkiem i stwierdziła, że ta na jedną chwilę przestała oddychać. Cześć wszystkim, przywitał się Adam, a z jego twarzy nie znikał zaraźliwy uśmiech. Na sekundę zatrzymał wzrok na Karinie, tak jakby jej nie poznawał, po czym zwrócił się w stronę towarzyszącego mu chłopaka. To jest Marcin. Marcin poznaje Karinę, Martę, Asię, Grzegorza, Dagmarę i Anię. Wyrecytował na jednym wydechu, na co chłopak odpowiedział nieśmiałym uśmiechem i skinieniem głowy. Marcin w zestawieniu z Adamem wydawał się dość przeciętny. Był trochę niższy od niego, miał niebieskie oczy i ciężki do określenia w świetle latarni kolor włosów. Wrażenie, że nie wyróżnia się niczym szczególnym trwało jednak tylko do momentu, w którym się uśmiechnął. W policzkach pokazały mu się wtedy dołki którymi na pewno rozbrajał każdego, były urocze. No cóż, może nie był to komplement, który chciałby usłyszeć facet, ale taka była prawda. Karina potrafiła bezbłędnie ocenić, kto komu i kiedy przypada do gustu, tylko po jednym spojrzeniu. Tak było w tej chwili. Marcin, który tylko zerknął na Martę, zrobił to w taki sposób, że nie miała wątpliwości co do tego, kto właśnie został obiektem jego zainteresowania. Nie można mieć do niego pretensji. Marta była z nich wszystkich najatrakcyjniejsza. Sięgające do ramion blond włosy, niebieskie oczy, prosty mały nos i piękny uśmiech, raczej nie utrudniały jej kontaktu z mężczyznami. Była typową filigranową blondynką, która mogła mieć każdego. Problem polegał na tym, że nie chciała każdego. Chciała Adama. Całą grupą weszli do pubu, zostawiając za sobą świeży zapach letniej nocy i zmieniając go na zaduch, jaki panował w lokalu. Karina nigdy nie widziała tu takich tłumów. Zewsząd dochodziły ich głośne rozmowy i wybuchy śmiechu. Z powodu braku miejsc, zarówno siedzących, jak i stojących, przystanęli przy barze, próbując złożyć zamówienie na cokolwiek. Głośna muzyka, sącząca się z olbrzymich głośników, skutecznie utrudniała kontakt z barmanami, do których trzeba było się zwracać tylko na migi. Jak bydło na spędzie! Przecież to miała być zabawa, a nie tortura! Karinie zaczynało robić się duszno, a regularne szturkańce, jakie otrzymywała od przechodniów, doprowadzały ją do szału. Odsunęła się od baru, aby chociaż na chwilę odseparować się od wbijających się w jej żebra łokci i przydeptujących ją stóp. W tłumie zaczęła szukać wzrokiem Marty, żeby zaproponować przeniesienie się w jakieś spokojniejsze miejsce, których w mieście przecież nie brakowało. Jej wzrok prześlizgiwał się po sali i ludziach, wśród których zauważyła bliższych lub dalszych znajomych. Już chciała dać za wygraną, ale wtedy go zobaczyła. Zajmował jeden ze stolików w samym rogu sali. Towarzyszyły mu dwie dziewczyny i młody mężczyzna. Wyglądał na zmęczonego i bezmiernie znudzonego. Wydawało się, że słucha nachylającej się w jego stronę ładnej brunetki, która szeptała mu coś do ucha, ale w jego oczach. Odbijała się tylko bezdenna pustka, tak jakby myślami był miliony kilometrów stąd. Dobry Samarytanin, który wczoraj pomógł jej uratować psa od niechybnej śmierci, mężczyzna, którego miała już nigdy nie spotkać, jak gdyby nigdy nic, siedział sobie z grupką znajomych przy piwie w najczęściej odwiedzanym barze w mieście. Przydługie włosy związał w kucyk, odsłaniając wysokie czoło. A pojedyncze kosmyki wysuwały się z tego luźnego podpięcia. Miał na sobie jasne dżinsy i flanelową koszulę w niebiesko-białą kratę, której podwinięte rękawy odsłaniały misterne tatuaże w pełnej krasie. Kiedy wpatrywała się w niego jak zahipnotyzowana, nagle podniósł głowę i spojrzał jej prosto w oczy, zastygając butelką piwa przy ustach. Dzieliło ich od siebie jakieś dziesięć metrów, ale nawet stąd widziała, jak zmienia się wyraz jego twarzy kiedy zdał sobie sprawę, że ją poznaje, podniósł delikatnie brwi, a z jego oczu zniknęła pustka, zastąpiona przez ciekawość i coś jeszcze, czego nie potrafiła w tym momencie rozszyfrować. Patrzył na nią tak, jakby w pomieszczeniu nie było nikogo innego, tak jakby zostali zamknięci w ciasnej windzie, która wiozła ich w jakieś nieznane miejsce. Karina z jednej strony chciała to przerwać. Chciała wyjść z tego dusznego i zatłoczonego lokalu, żeby jak najszybciej zaczerpnąć świeżego powietrza, którego z niewiadomych przyczyn nagle jej zabrakło. Z drugiej strony, nie chciała tego wszystkiego. Chciała zatrzymać czas i patrzeć w te szare, duże oczy, które bezgłośnie zadawały jej jakieś pytania. Nagle poczuła na swoim ramieniu dotyk czyjejś ręki, a potem oddech przy szyi. Poczuła się tak, jakby ktoś obudził ją w trakcie lunatykowania. Od razu zesztywniała i odwróciła się gwałtownie. Ze zdziwieniem stwierdziła, że za jej plecami stoi Adam, który chyba chciał jej coś powiedzieć, ale jej reakcja spłoszyła go na tyle, że teraz tylko patrzył na nią szeroko otwartymi ciemnymi oczami, nie wiedząc, jak zareagować. Podniosła brwi, co miało oznaczać o co chodzi, niespodziewanie złapał ją za rękę i zaczął przeciskać się przez tłum do wyjścia. Zaskoczona dała się prowadzić aż do chwili, w której znaleźli się na zewnątrz. Wysunęła wtedy rękę z jego mocnego uścisku i zatrzymała się nagle. Adam, o co chodzi, gdzie są wszyscy? Zapytała poirytowana, głównie z powodu tego, że przerwał coś, czego sama nie rozumiała, ale czego z całą pewnością nie chciała jeszcze przerywać. Nic się nie stało, chciałem po prostu z tobą porozmawiać. A tam nie było na to szans, odpowiedział na pozór całkiem swobodnie ale jego cała sylwetka i pojedyncze gesty były całkowitym zaprzeczeniem tego wyluzowanego tonu. Przenosił ciężar ciała z jednej nogi na drugą, dotykając przy tym ręką karku. — Dobrze, o czym chciałeś porozmawiać? A przy okazji widziałeś Martę? — Chcę ją zatłuc za ten wieczór. — Widziałem, jak rozmawiała z Marcinem. Dziewczyny wciąż stoją przy barze. — Nie widziałaś ich? Stały zaraz za tobą. W tamtej chwili nie zobaczyłabym nawet pociągu przejeżdżającego przez środek tego baru. No cóż, nie, skwitowała krótko. Co takiego ważnego chciałeś mi powiedzieć, że prawie siłą wyciągnąłeś mnie z miejsca przy ścianie, w którym tak dobrze się bawiłam? Zażartowała, ale najwyraźniej był to kiepski żart, bo Adamowi nie drgnął nawet kącik ust. Po jej ogromnemu zaskoczeniu podniósł rękę i delikatnie odgarnął kosmyk włosów, który wysunął się z jej końskiego ogona i założył go jej za ucho nie odrywając przy tym oczu od jej twarzy. Karina nie wiedziała jak zareagować na ten niespodziewany gest. Otworzyła tylko usta i zaraz je zamknęła, bo nie potrafiła wydusić z siebie nic sensownego. Nie mogła powiedzieć, że dotyk jego skóry, kiedy tylko musnął jej szyję, nie podziałał na nią. Było w tym jednak coś tak nierealnego, że nie potrafiła się w odpowiedni sposób do tego ustosunkować. Przejdźmy w spokojniejsze miejsce ruszył z miejsca, kierując się w stronę niskiego ogrodzenia, które wraz z wysokim żywopłotem stanowiło tarczę odgradzającą park od reszty miasta. Poszła za nim z ociąganiem, chociaż jej wewnętrzny głos krzyczał na całe gardło Uciekaj. W miarę jak oddalali się od baru, gwar rozmów stawał się jedynie cichym szmerem, a dominującym dźwiękiem, jaki do nich teraz docierał, był szum wiatru, który przeczesywał nad nimi koronę drzew. Uczucie paniki i chęć ucieczki były tak silne, że Karina musiała przytrzymać się ogrodzenia, aby nogi same nie poniosły jej przed siebie. Nie mogła zachowywać się jak dziecko, które na wszystkie niepożądane sytuacje reaguje ucieczką, tłumaczyła sobie w myślach. — O co chodzi? — na powrót stała się opryskliwa. — Karina, ja... Y, wiesz, że cię lubię... lubię to niewłaściwe słowo. Nie patrzył na nią. Tylko pod nogi, próbując znaleźć odpowiednie wyrażenie. Kiedy napotkała jego spojrzenie, wiedziała, co się zaraz wydarzy. Boże, nie rób tego. Nie posłuchał jej. Z impetem przyciągnął ją do siebie i pocałował tak niespodziewanie, że zakręciło jej się w głowie i to bynajmniej nie z Przez chwilę nie mogła się poruszyć, co Adam błędnie zinterpretował i mocniej na nią natarł, tym razem chcąc wsadzić jej język do ust. Tego było dla niej za wiele. Odepchnęła go z całej siły i popatrzyła na niego z wściekłością. Co ty kurwa robisz? Nie miała zamiaru przebierać w słowach. Przepraszam, myślałem. wyjąkał, przyglądając jej się z niedowierzaniem. Co myślałeś? Tak według ciebie wygląda rozmowa? Zaczęła krzyczeć, zszokowana całą sytuacją. Rozejrzała się dookoła, przestraszona, aby upewnić się, czy nikt ich nie widział. Przepraszam, nie chciałem cię zdenerwować, powtórzył tym razem ciszej. Patrzył na nią tak, jakby go uderzyła. Wzięła głęboki oddech, a przecież nie chciał cię skrzywdzić, źle odczytał sygnały. Zapomnijmy o tym. powiedziała już spokojniej. Wciąż stał i wpatrywał się w nią bez słowa. Zostaw mnie samą, proszę, dodała. Zrobił to, o co go poprosiła. Odwrócił się i odszedł. Nie chciała wiedzieć dokąd idzie. Musiała oprzeć się o coś, nie mając pewności, czy zaraz nie upadnie. Złapała się barierki ogradzającej żywopłot i zamknęła oczy.